Potrzeba nam toruń, potrzebny jest nam faryzeizm wtórny. Przecież apostoł Paweł uznał to wszystko za śmieci. Profesora Jana Szyszko, byłego ministra środowiska. Witamy serdecznie. Panie ministrze, zakończyła się konferencja naukowa Czysty Węgiel, która miała miejsce w Tucznie. Relacjonowaliśmy ją na antenie Radia Maryi i Telewizji Trwam. Chciałbym pana ministra zapytać o takie podsumowanie tejże konferencji, też w kontekście tego, co mówi się dzisiaj o roli węgla w Polsce, choćby z ostatnich zapowiedzi Koalicji Europejskiej z ust pana Grzegorza Schetyny, że w ciągu 10 lat węgiel przestanie być surowcem wykorzystywanym do produkcji energii w Polsce. Dlatego, że węgiel jest i będzie jeszcze przez wiele lat głównym nośnikiem energii dla ważnych gospodarek świata na całym naszym kraju, jest słowem. Jest przecież głównym nośnikiem energii, w Niemczech, w wielu państwach Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Ameryce Południowej, w Chinach, ale węgiel na pewno jeszcze przez długie lata będzie podstawowym nośnikiem energii. Prelegenci mówili, że taka sytuacja musi być, musi być, że polski węgiel wykorzystywany. Podkreślano to, że jedyną wadą tego polskiego węgla w tej chwili, ja mówię w cudzysłowie, jest to, że on jest polski. A dlaczego? Z tego powodu, że całe życie, czy prawie 90% zasobów węgla kamiennego całej Unii Europejskiej znajduje się na terenie naszego kraju. A więc, tak jak tu z pewnym sarkazmem się wyrażano, jedyną wadą jest to, że on jest polski i jest jeszcze w polskich rękach. A udowadniano, że bez węgla nie może rozwijać się polska gospodarka i również ten rozwój gospodarczy musi być powiązany z racjonalnym użytkowaniem tego nośnika energii. I tu pokazywano, w jaki sposób na bazie polskich technologii można spożytkować ten surowiec, przetwarzać ten surowiec na bazie czystych technologii, gdzie każdy nawet produkt spalania może być pod materiałem do dalszego przerobienia, po to, żeby rzeczywiście służyć i przyrodzie człowieka. A więc to powiedzenie pana Schetyny, że węgiel należy wyeliminować, albo że tak koalicja rządząca doprowadzi do tego, że wyeliminuje węgiel naszych gospodarstw domowych w ciągu 10 lat, czy za 10 lat, to jest powiedzmy sobie działaniem nierozsądnym, działaniem na szkodę państwa, na szkodę obywateli, dlatego, że zaprzestanie użytkowania tego nośnika energii będzie wzrost kosztów gospodarstw domowych. A przy polskich nowych technologiach, to chciałem powiedzieć o tych technologiach, pomagano bardzo dużo. Przy tych technologiach ten węgiel jest najbardziej ekologicznym nośnikiem energii, jaki sobie można wyobrazić. No właśnie, też pytanie pojawia się w związku z tym sposobem pozyskiwania energii, bo widzimy, że dzisiaj nowe technologie sprawiają, że mimo, że węgiel jest, tak jak twierdzą niektórzy, szczególnie z opozycji, węgiel jest no, jakimś wrogiem ekologii i tak dalej, to przecież można użyć takiej technologii, wykorzystać taką technologię
która będzie przystosowywała w taki sposób ten surowiec, to źródło energii, do tego, żeby ta energia była przede wszystkim tania, ale też, żeby ta energia ograniczała, czy pozyskiwanie tej energii ograniczało zanieczyszczanie środowiska. Pierwsza osoba przyszła głosować, że się ubierała, zaraz po otwarciu lokalu wyborczego.